Hello, nie wiem, czy mi coś dzisiaj wyjdzie z tego nagrywania, bo nagrywam ten film już drugi raz. Mam ostatnio bardzo mało czasu, a taki pośpiech przy nagrywaniu nie jest dobry. Dzisiaj chciałabym z Wami zrobić sobie makijaż produktami firmy Pupa. Kupiłam je już dosyć dawno i tak przeleżały trochę już u mnie. I wczoraj zrobiłam ten makijaż tymi kosmetykami, więc będę miała też jakby lepsze spojrzenie. To nie będzie pierwszy raz, jak je używam. No więc może to i lepiej, że nagrywam ten film drugi raz. Z takich informacji, być może Was interesujących, a stało się to też takie modne ostatnio na internetach, na YouTubach. Właściwie każdy film zaczyna się i kończy w połowie na temat pielęgnacji danej youtuberki. Wiem, że to jest może ironiczne. Nie jestem w stanie się powstrzymać. Słuchajcie, ja też chciałabym zareklamować Wam właściwie firmę, kremy, które używam od już dłuższego czasu, które poleciła mi Kasia i do Kasi zaraz wrócę, ale chciałabym bardzo zwrócić na nie uwagę Waszą, bo jeżeli lubicie tak jak ja, zwracacie uwagę na to, co nakładacie na twarz, jeżeli zależy Wam na dobrych składach, jeżeli zależy Wam na prostych składach, działających składach, to nie są być może najtańsze produkty, ale uważam, że warto dać, jeżeli chodzi o naszą skórę i nasze dobre samopoczucie, trochę więcej pieniędzy, a po pierwsze dostać świetny produkt i dodatkowo wesprzeć jeszcze polską firmę. Mówię o produktach firmy Tobo Mala. Są to kremy, ja mam akurat krem konopia plus B5, bardzo bogaty krem regenerujący, który używam właściwie już teraz zamiast mojej Weledy, więc to o czym świadczy. I drugi krem pod oczy, pietruszka, witamina C. I on jest też bardzo bogaty. Ja nie lubię kremów pod oczy, natomiast ten sobie wykorzystuję też na całą twarz, bo on jest mega bogaty. I to nie jest żadna współpraca, nikt o tym nie wie, na pewno te dziewczyny, które to robią, o tym nie wiedzą. Ale muszę to powiedzieć, bo w tym zalewie tego syfu, który nas otacza, bo to jest syf, warto promować dobre marki. Jedną jeszcze ważną rzecz chciałam Wam powiedzieć. Chciałabym Was bardzo gorąco namówić do wejścia na Instagram i zasubskrybowania, zaobserwowania jednej z naszych koleżanek, właściwie osoby, która mnie ogląda od dawna i która mi pomogła w wielu rzeczach i która otwiera mi oczy też na różne rzeczy. Nie zawsze się z nią zgadzam, znaczy nie zawsze się zgadzamy ze sobą. Ale ta osoba, Kasia, bo o niej mówię, ma niesamowicie wielką wiedzę, wynikającą z praktyki przede wszystkim, ale też z takiej dociekliwości. I ona prowadzi na Instagramie, zaczęła prowadzić blog, między innymi blog, tutaj na dole napiszę Wam link do blogu, ale oprócz tego ona rzuca jakby takie zajawki na Instagram. Poczytajcie, sprawdźcie. Dziewczyna ma wielką wiedzę, ja naprawdę uważam, że takie osoby trzeba promować. Ma zdrowe podejście do tego wszystkiego, nie jest... No wiecie, o co mi chodzi. Katarzyna, kosmetorium, świetna osoba i dzięki niej właśnie trafiłam na tą firmę Tobo Mala i bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za to wskazanie, bo naprawdę mamy wiele firm, bardzo dobrych, małych firm, o których się nie mówi. Zalewa nas wszechobecna komercja nazywana naturalną pielęgnacją. A myślę, że trzeba się skupić naprawdę na tym, co jest dobre. Dobrze, to tyle tytułem wstępu, bo muszę to powiedzieć na początku, bo zawsze zapominam, moje filmy są, wiecie, bez jakichś scenariuszy, tylko tak na chłopski rozum. Do czego Was dzisiaj jakby nie namawiam? Aha, jeszcze dobra, kolejna jeszcze rzecz, którą muszę powiedzieć na wstępie. Pamiętajcie, że ja robię testy tylko dlatego, że prowadzę kanał. Nie namawiam Was do kupowania tego. Być może bardziej chcę Wam pomóc w podjęciu decyzji, jeżeli się zastanawialiście, czy coś warto kupić, czy nie. Ja jestem minimalistką, może to nie widać, bo mówię, to prowadzenie kanału wymaga ode mnie wykonywania zakupów w celach testowania, natomiast naprawdę uwierzcie mi, gdybym nie prowadziła kanału, używałabym kilku rzeczy, bo naprawdę nam do szczęścia potrzeba jest tylko kilku rzeczy. A o czym dzisiaj będę mówić? Dzisiaj będę mówić przede wszystkim o produktach firmy Pupa. Mam je tutaj w pudełeczkach.
O, wszystkie tutaj są wymienione. Przede wszystkim skupimy się na palecie. Mam puder, mam tusz wodoodporny, pomadkę. Wykorzystam paletę do konturowania, którą już miałam z pupy. No i tyle. Chciałabym po prostu z Wami to przetestować i zobaczycie, czy to warte w ogóle jest czegokolwiek. Pupa jakiś czas temu wypuściła na rynek taką serię Brides and Maids skierowaną do młodych panien. I mamy tutaj w tym jakby komplecie taką paletkę. To paleta plastikowa z lusterkiem i mamy w niej pięć cieni o różnym wykończeniu i tutaj jest rozświetlacz. I już, ponieważ już się malowałam tą paletą, więc mam kilka spostrzeżeń na jej temat. To jest cień matowy, to jest cień bardzo ładny, taki błyszczący, skrzący się, taki powiedzmy coś a la Turbo Pigment, tylko trochę słabszym wydaniu. Tu mamy piękny mat róż, piękny taki brąz matowy też do rozblendowania. I ten ciemny brąz to jest taki trochę błyszczący, taki lekko metaliczny cień. No i tu na końcu mamy rozświetlacz. Jest to bardzo taka, bym powiedziała, drogeryjna w tego złego słowa znaczeniu paleta. Ona może dobrze, ona nie jest tragiczna. Tylko że te cienie są takie, no, jeżeli lubicie cienie mało napigmentowane, którymi sobie nie zrobicie krzywdy, to będzie dobra paleta. Ona, nią się faktycznie krzywdy nie zrobi. Te kolory są bardzo ładne i one się dobrze utrzymują. Mają bardzo ładne kolory, faktycznie takie weselne, ślubniaki, bo to wszystko jest w odcieniach różu. Pięknie wygląda na oku. No ale się trzeba namachać, żeby tą moc zbudować. I ona nie byłaby zła. Ja uważam, że ona byłaby świetna, gdyby kosztowała 60 zł, ale ona kosztuje około 120. Więc kwestia ceny tutaj robi robotę. Ten rozświetlacz to jest taka najgorsza jakość rozświetlacza. On właściwie w ogóle nie... To jest taki proszek biały, który delikatnie, to jest taki puder właściwie rozświetlający, mogłabym to tak nazwać. I te cienie są naprawdę takie delikatne, one są bardzo fajne. To nie jest tak, że, znaczy bardzo fajne, znaczy to nie jest źle, że to są delikatne cienie, tylko no ta cena to jest nieadekwatna, uważam. To jest 6, załóżmy cieni po 20 zł za jeden cień. Wiecie, że za 20 zł naprawdę można kupić już bardzo dobre cienie. No dobra, słuchajcie, zrobię sobie coś takiego prostego na oku, powiedzmy taki pseudoślubny, zobaczymy co mi wyjdzie. Jako bazy użyję jak zwykle, muszę Wam powiedzieć, że nie mam szczęścia do produktów z pupy. Nie wiem jak Wy macie, jaki Wy macie stosunek do tych produktów. Ja jakoś nigdy nie miałam... Zawsze te produkty mi się wydawały bardzo drogie. Kupiłam sobie tą paletkę do konturowania, którą dzisiaj też użyję i ona jest naprawdę bardzo średnia. Kiedyś miałam tusz do rzęs, ale on też był taki... No okej, on dawał efekt takiego mocnego podkreślenia, ale też był taki... No, jakoś tak, no nie do końca. Nie są to złe pewnie produkty, ale tak jak Wam mówię, nie miałam szczęścia do... Jako cień bazowy wykorzystam sobie ten rozświetlacz tutaj jasny. Nałożę go sobie po prostu palcem na oko. Te cienie się fajnie wczoraj utrzymały, nie można powiedzieć. Wczoraj byłam na rowerze, więc nie miało lekko. Ale tak jak Wam powiedziałam, cena troszeczkę wygórowana jest na moje gusta. Bardzo ładny jest ten przejściowy brąz. To jest taki brąz chyba podobny do tego, który teraz będzie u zmalowanej w palecie, tak mi się wydaje przynajmniej. W ogóle a propos zmalowanej, to zamówiłam sobie tę paletę, ale będzie dopiero za 10 dni, no bo wiecie, no nie jestem wiodącą influencerką polską i nie dostanę paczki PR-owej, więc dopiero będę mogła ją przetestować za około 10 dni, jak do mnie przyjdzie. Wzięłam sobie cały pakiet i myślę, że potem ten cały pakiet po prostu odsprzedam, bo te kolory nie są moimi kolorami.
Ciekawią mnie, ale to nie jest chyba moja bajka, chociaż może się mylę. Bardzo ładnie ten brąz buduje załamanie powieki. To jest ten brąz, jest bardzo ładny. Tak jak Wam mówię, gdyby ta paleta kosztowała 60 zł, to bym powiedziała kupujcie, bo choćby dla tego brązu i dla tego różu naprawdę warto tą paletę mieć. Bo on pięknie, przepięknie buduje, zobaczcie, załamanie. I to nie jest nic trudnego, ja nie miałam przypudrowanego oka, więc tutaj łatwo mu nie było. A i tak pięknie ten brąz, co taka czerwona tu jest, pięknie ten brąz się zbudował, roztarł na tym oku. Biorę sobie taką większą kuleczkę i zacznę budować sobie załamanie, nie załamanie, tylko zewnętrzny róg tym najciemniejszym brązem. On się wydaje bardzo ciemny w palecie, dosyć łatwo wchodzi na pędzel, natomiast na powiece on już się tak ładnie, on już takiej mocy nie ma i trzeba go naprawdę długo budować, żeby coś tam było widać. Ale nie można im oddać tego, że się ładnie rozcierają i nie tworzą plam, co już jest bardzo dużą zaletą. Natomiast to nie jest taka moc, jak jest w palecie i nie daje ona takiego efektu, jakbym tego oczekiwała. Zobaczcie, biorę na pędzel, on się dosyć ładnie przenosi, nawet jak go strzepię, to już go na tym pędzlu nie ma, więc muszę go tak wcierać tutaj w tą skórę. I od razu ten sam pędzelek, pojadę sobie dolną powiekę, połączę te dwie tym właśnie brązem. Zobaczcie, on się naprawdę bardzo słabo tutaj łapie. Biorę sobie ten róż tutaj, on jest bardzo ładny i na taką bardzo rozczapiżoną miotłę będę sobie tutaj budowała to takie najwyższe cieniowanie. W końcu specjalnie sukienkę ubrałam, żeby być w różu cała. I na dolną powierzchnię jakimś takim pędzelkowatym, akurat moim ulubionym Hulu P66, też ten róż wykorzystam do rozblendowania tego brązu. Lecę do drugiego oka, wracam za chwilkę i będziemy dalej kończyć to. Zrobiłam sobie od razu twarz i pod oczami, bo nie mogłam patrzeć na te moje zasinienia. Po prostu nie jestem przyzwyczajona do makijażu takiego odwróconego i jakoś ciężko mi jest patrzeć, tutaj moje pieski chodzą jakby co, ciężko mi jest patrzeć na siebie, jak jestem taka no właśnie niewyrównana, jeżeli chodzi o kolor twarzy. Także już mam twarz ubraną, podkład, zrobiony korektor, ja sobie tutaj dołożę tego różu. Chciałabym z Wami przetestować ten cień, bardzo ładny taki, on jest na palcu, on tak się nie wydaje taki błyszczący, ale on jest taki ładny na oku, naprawdę. To ten cień jest piękny i to nie jest tak jak Turbo Pigment. On jest tak... Myślałam, że mi pies sika, o matko. Jest taki piękny róż wpadający w złoto, bardzo elegancki kolor. Mam nadzieję, że go widać na tym moim, na tej mojej kamerze. Spróbuję go nałożyć palcem bez żadnego przyklejanego, znaczy bez żadnego kleju, tylko po prostu na tą powiekę, na której był już ten rozświetlacz i zobaczymy, czy on mi się ładnie tu przyklei. Wkładam sobie tego różowego, on się nazywa Rose, tutaj na łączeniu brązu z tym właśnie świecącym. Przepiękne. Powiem Wam tak, te kolory są bardzo ładne. Są, to są takie faktycznie śliwniaki. To są takie... No, co on mi łazi? To są takie naprawdę bardzo, bardzo przyjemne cienie. To kolory. Uważam, że kolorystycznie ta paleta jest świetnie zrobiona. Natomiast tak jak Wam powiedziałam, gdyby ona kosztowała połowę ceny, uważam, że warto. Naprawdę warto mieć
To była chyba limitowana kolekcja. Nie wiem, czy będzie jeszcze i czy będą przeceny. Jeżeli będą przeceny i ona będzie przeceniona, a lubicie takie odcienie, właśnie takie dosyć neutralne, wpadające w róż, to Wam polecam się tym zainteresować. Bo te trzy kolory, ten błyszczący, ten róż i ten brąz, są przepiękne. Ten jasny jest taki sobie, nie jest jakiś mocny szczególnie, ten beż. A ten brąz, który mam w kąciku, to naprawdę też nic szczególnego. Uważam, że jest taki sobie. Dobra, dopracuję sobie ten makijaż i za chwilkę wracam. Kącik wewnętrzny wezmę sobie ten właśnie beżowy, żeby Wam pokazać, że on nie jest mocny. Nie będzie go za mocno widać. Taką malutką kuleczkę. Strasznie się kruszy w palecie, ale pigmentu tam dużo nie ma. Na linię rzęs dam sobie beżową kredkę, bo ten róż troszeczkę mi tak, mam wrażenie, umęczył to oko. Beżowa kredka od lat zmaka, nigdy jej chyba nie zużyję. I rzęsy. Rzęsy. Pomalowałabym się tuszem do rzęs z tego zestawu, ale już malowałam się nim wczoraj i niestety mnie uczula. Ja nie, właśnie to jest to, że ja mam problem z tuszami wodoodpornymi, ten wosk, który jest tam. Chociaż w tym tuszu jest go bardzo mało i on mnie bardzo mało uczulił, ale jednak było to niekomfortowo. Jak się nosi szkła kontaktowe, to ma się takie uczucie ciężkości, zmęczonego oka, dlatego nie dam sobie go, nie nałożę sobie go na rzęsy. Natomiast jeżeli Was nie uczulają tusze do rzęs wodoodporne i lubicie klasyczną szczotkę, ta szczotka jest bardzo klasyczna, to może Wam się spodobać, ale mnie on tak. Będę go używać, jak już będę musiała, natomiast nie każcie mi go nakładać teraz. Kolejny fuck up, jaki poczyniłam, to jest ten puder. To jest puder, on się nazywa Setting Powder. Przepięknej takiej kosmetyczce. W środku mamy nawet taką gąbeczkę. I mamy tutaj. Uch! Mamy tutaj pół. Oh my god. Już nie mamy. Już nie mamy pudra. Pudru właśnie mi się cały połamał. Ale może to i lepiej, bo go nie lubiłam. Chciałam Wam powiedzieć, że to był bardzo dziwny produkt. Jest cały pokruszony. To jest tak, jakby on no, nie był, nie nakładał się równomiernie na palec. Zrobię Wam przebitkę z tego, może jeszcze na tej reszce, co mi została. Raz, że był strasznie żółty, taki. Nie, on nie był fajny. Znaczy, to, że mi upadł, to nie jest nic fajnego, ale nie jest mi przynajmniej szkoda. Ale no cóż, tak to właśnie bywa. Muszę to wyrzucić. Tyle mi zostało. Więc kasetka zostaje, bo jest przepiękna. Wyciągnę sobie ten wkład i będę miała na inglota, bo chyba to jest taka wielkość jak inglotowa. Coś, ten test nie ma szczęścia. Dobra, biorę sobie w takim razie zalotkę i robimy rzęsy i za chwilkę do Was wracam. Jak zwykle, jako bazę Eveline Cosmetics, chcę sobie kupić tą taką czarno-złotą, bo mówiłyście mi, że jest świetna. Jak tylko ta mi się skończy, to na pewno kupię tą drugą. Muszę nakręcić film o ulubieńcach. Dużo filmów muszę nakręcić. Już mam powybierane te pomadki czerwone. Tylko po prostu nie mam czasu, no nie mam czasu, bo właściwie cały czas coś się dzieje, a żeby tak spokojnie usiąść i nagrać, naprawdę musicie mieć spokojną głowę, bo to nie wychodzi. Wczoraj nagrywałam, ale przede wszystkim nagrywałam przy świetle, o i mi się odbiło, przy świetle dziennym i to jest dramat, jeżeli chodzi o film, bo wszystko jest prześwietlone, właściwie w ogóle nie było tego makijażu na oczach widać. Bardzo lubię tą maskarę z Physicians Formula, naprawdę jest świetna, mimo że ma taką dosyć klasyczną szczotkę, to ta szczotka jest na tyle wygodna, że się nią bardzo dobrze operuje, i na tyle fajnie nakłada ten ilość tego produktu na rzęsy, że mam takie poczucie, że go jest naprawdę tyle, ile potrzeba. Ja lubię dużo i poprawię sobie te rzęsy, tak jak zawsze, drugim tuszem do rzęs. Mój najbardziej ukochany, no chodź tu. Chodź tu, dziadu.
No zobaczcie, co za prak się wcisnąć. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę miała swoją normalną. Normalne biurko, wszystko normalne. Tutaj jest tak ciężko się zmieścić. Mój Eveline Cosmetics Varieté Tusz do Rzęs, to jest, no jestem od niego uzależniona, muszę wam przyznać, naprawdę, to jest, dla mnie to jest najlepszy tusz na rynku. I to nie tylko drogeryjnym, ale każdym. Ok, oczy skończone, tak to wygląda, mam nadzieję, że nie ma za dużych plam, ale fajnie się tym cieniem pracuje, to jakby już wiecie. Ponieważ pudru nie mam, a zresztą ja nie pudruję twarzy. Ja ten puder kupiłam bardziej pod kątem mojej koleżanki, którą mam malować do ślubu. Skorzystam z tej palety pupu, którą mam u siebie w zbiorach, z której bardzo rzadko korzystam. Ja po prostu nie się pomaluję. Na pędzel taki. Ten bronzer jest dosyć rudy, więc nie wiem, czy będzie mi pasował. On ma też sobie róż. Ma też rozświetlacz, ale ten rozświetlacz to jest taki sam jak ten z palety. Cień. Pokażę wam za to inny produkt, który jestem zakochana i się będziecie na pewno z tego śmiać. Nie wiem, czy pamiętacie tę markę. Pamiętacie ją? Marka W7 i duo robione jako pod podróba Charlotte Tilbury i powiem wam, że to był mój pierwszy kosmetyk, jaki kiedykolwiek kupiłam i zużyłam 2 albo 3 opakowania, nie tego bronzeru, bo ten rozświetlacz to jest beznadziejny, ale to uwielbiam i dorwałam go gdzieś na Notino, chyba zobaczyłam, że jest i kupiłam go i cały czas go teraz używam, uwielbiam. Dobrze, już się spieszę, bo już dzwonili po mnie, że muszę jechać. Słuchajcie, w tym zestawie, tym ślubnym, były pomadki. Pomadki były tylko klasyczne, były w 4 chyba odcieniach. Wszystkie były odcienie czerwieni i różu. Ja sobie o dziwo wybrałam róż, nie czerwień. Pokażę wam, jak to wygląda na dłoni. Jest to taki piękny róż, który można na ustach tak ładnie rozkremować. Ona jest w ogóle bardzo kremowa, bardzo komfortowa. Można ją użyć też jako róż na policzki. Bo to jest właśnie taka pigmentacja nie za mocna, to nie jest mocno kryjąca. A ja mam już tutaj popudrowane te policzki, to nie będzie takiego efektu. To nie jest taka mocno kryjąca konsystencja, więc tutaj nie zrobicie sobie takich mocnych różowych ust. Natomiast te pomadki są fajne, tylko wiecie, ta pomadka kosztuje chyba 60 zł, no to nie wiem, czy tam 40. Przepiękne opakowanie, naprawdę przepiękne opakowanie, takie złote, piękne, malutkie, one są bardzo komfortowe, ale mówię, cena nie jest, no nie są warte takich pieniędzy. Dlatego gdyby ta pupa kosztowała troszeczkę mniej, myślę, że byłaby dużo chętniej kupowana, po prostu no nie ma jakiejś super jakości, takie jest moje zdanie. Wzięłam sobie konturówkę do ust z Pierre Rene i ja mam w kolorze 10. Bardzo lubię te konturówki. Ja w ogóle używam, bo ja mało używam konturówek. Pomadka jest na ustach. Biorę sobie tę pomadkę. Boże. Kredka jest na ustach, biorę sobie tę pomadkę. Ona ma przepiękny kolor taki. Bardzo naturalne. To trochę taki, wiecie, nie w moim stylu, bo ja lubię mocno wyrysowane usta. I najczęściej powłokami matowymi, nie takimi klasycznymi, ale dla odmiany. Tu na ślub. Rozumiem koncept producenta. Na ślubie nie musimy mieć tego takiego wyrysowania. Poza tym to się bardzo ładnie pewnie zjada. Okej. Okay. Mogę powiedzieć, że już skończyłam. Co do tej pupy, palety, to na bieżąco wam opowiadałam. Nie wiem, czy wam się podoba ten makijaż, on jest bardzo prosty, bardzo łatwy do wykonania i szybki. Cienie są niezłe, naprawdę nie są złe, tylko ta cena jest, uważam, nieadekwatna za wszystkie te rzeczy. Za te cienie, za tą pomadkę, za ten tusz do rzęs wodoodporny, za ten nieszczęsny puder, który nie wiem, gdzie jest, gdzieś tam leży.
Zapłaciłam 300 zł. 300 zł. Bez sensu. Bez sensu. To dam mojej koleżance, bo myślę, że będzie z tego zadowolona i wykorzysta go na pewno. No, dobrze. To tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, bo z tego co widzę, jak patrzę na statystyki, to tylko 20% osób, które mnie ogląda, mają subskrypcję u mnie. Wiecie, jak to pomaga. Naprawdę, bardzo Was proszę, wciśnijcie przycisk subskrybuj. Możecie sobie wyciszyć dzwoneczek, jeżeli Was będzie wkurzało, że za często wrzucam filmy. Ale te subskrypcje są mi bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Za wszystkie uwagi, opinie pod filmami bardzo dziękuję. Nie wszystkie komentarze widzę od razu, bo YouTube nie każdą komentarz mi pokazuje. Muszę wchodzić czasami przez komputer, żeby zobaczyć te komentarze, więc przepraszam, jeżeli nie odpisuję od razu, ale staram się. Staram się. I jeszcze raz. Kosmetorium na Instagramie od Kaśki, blog. Czytajcie, nie dajcie się zwodzić osobom, które nie zawsze mają czyste intencje. Zapraszam Was, zapraszam, no, polecam Wam te kremy Stobomala, świetne, naturalne, tylko troszeczkę takie dla mnie, na przykład ten krem pachnie stogiem siana, więc jak Wam to nie przeszkadza, to tyle. No, to buziaki. Dziękuję za oglądanie. Na razie, pa, pa. Hej.